Kamil, miała być wielkie święto, a wyszło trochę styko, bo nawet ta twoja bramka cię pewnie nie cieszy. Nie zgadza się, wolałbym wygrać i nie chcieli bramki i by było być to święto wtedy. Jak ty to widziałeś z boiska, tą bramkę na 2-2? Kto tam zaspał? Co tam w ogóle się działo? Ciężko powiedzieć, no błąd od razu, że pozwoliliśmy, że był stały fragment gry. Uczyliśmy przed meczem, cała drużyna była uczulona, że nie możemy dopuścić, żeby Karpaty miały stałe fragmenty gry. No niestety dużo ich miało, bo Karpaty miały dzisiejsze spotkanie. No i 2-2. Przypomina ci to trochę spotkanie w Rzeszowie, gdzie też tracicie bramkę? No tak, no widać, że nie jesteśmy jeszcze doświadczonym zespołem, tak jak na przykład właśnie Karpaty, że 2-0 przegrywają i potrafią wyrównać na 2-2. W drugiej połowie trochę ospali wyszliście. Co się stało? Nie wiem, czy ospali. No po prostu byliśmy skoncentrowani, ale nie na tyle, żeby nie stracić bramki. Teraz trzeba to sobie odbić w parze polskiej? Tak, ale pewnie dostaną szansę te osoby, co nie grały, a zasługują na pewno, bo rywalizacja na treningach jest bardzo dobra. Każdy walczy o skład. Kamil, jak ty widzisz swoją przyszłość na weselu? Ciężko, nie wiadomo. Ja bym chciał grać w wyższej lidze. Szkoda, że to nie będzie z motorem, a co będzie, no to na pewno w czerwcu się dowiemy, czy zostanę, czy gdzieś odejdę, ale no, chciałbym zostać tutaj, jestem z Lublina i chciałbym awansować z motorem do wyższej ligi.